Miejski Dom Kultury zaprosił ostrowskich tancerzy na warsztaty z Gabrielą Koszewnik, która uczyła ich walkingu. Walking to styl tańca, który wykreował się na początku lat 70. w undergroundowych klubach Los Angeles. Inspirowany muzyką disco walking tańczono w lokalach drag queen. Przebrani mężczyźni starali się nadać ciału elegancji i gracji poprzez wykonywanie kreatywnych i widowiskowych ruchów rąk oraz przybierając pozy podkreślające figurę. Z czasem styl zaczął wychodzić z niszowych klubów i stawał się coraz bardziej popularny również w innych kręgach. W walkingu chodzi o poczucie muzyki, o emocjonalne połączenie ruchów ciała z melodią. Tańcu nadawany jest charakter. Zabawny, słodki, uwodzicielski, może nawet agresywny, ale zawsze wydatny i oczywisty. Gabriela Koszewnik tańczy odkąd pamięta i jak sama mówi, taniec jest dla niej całym życiem. Specjalizuje się w stylach takich jak właśnie walking, ale również hip-hop i freestyle. Przejeździła całą Polskę, brała udział w wielu warsztatach oraz konkursach tanecznych.